Uwaga, start! Stres przychodzi przed samym startem, a satysfakcja już po biegu, jak odcinek został dobrze wykonany. Emocje są tak duże, że dziewczyny przed samymi startami płaczą, przeżywają. Ostatnio jedna zawodniczka nawet mówiła, że zaraz chyba zemdleje. Pierwsza tam naprzód! Byłyśmy tak podpalone tym wszystkim, że naprawdę chciało się startować. Idziemy z powrotem teraz. Żadnej drużynie kobiecej nie udało się jeszcze z rzędu uzyskać wicemistrzostwa kraju. Nie wiem, ile razy wygrałyśmy mistrzostwo gminy, ile razy wygrałyśmy mistrzostwo powiatu. Wyżej, wyżej! Kilkakrotnie wygrałyśmy mistrzostwo województwa. Jesteśmy potrójnymi wicemistrzyniami Polski w sporcie pożarniczym. Żeby pojechać na takie zawody, trzeba najpierw wygrać w eliminacjach zawody gminne. Natomiast co 2 lata odbywają się zawody powiatowe. Trzeba wygrać zawody powiatowe. Jeśli wygrywamy powiatowe, kwalifikuje nas to dalej na zawody wojewódzkie, a takie też są tylko co 4 lata. I wygrywając zawody wojewódzkie, mamy wtedy awans zapewniony do zawodów krajowych. Można powiedzieć, że wszystko przez moich braci, a mam ich 4. Oni poprosili mnie, żebym przyszła na pierwszy trening, bo była potrzeba, żeby wystartował ktoś, po prostu brakowało dziewczyny w składzie. To było 15 lat temu, więc moja przygoda ze strażą już trwa dosyć długo. Oj, moja przygoda to długa historia. To było dawno temu, miałam 13 lat. To w sumie, bo siostra też była w straży, tata i oni tak ciągnęli do tej straży. Jest taka atmosfera właśnie, która przyciąga nas. No i skład, który z sobą bardzo dobrze współpracuje. Dziewczyny właśnie tak razem angażujemy się, działamy razem. No i przez to myślę, tak jakoś nam idzie dobrze. W pojedynkę człowiek tutaj nic nie zdziała. Dlatego drużyna też wie doskonale o tym, że jest jedna zasada, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ten skład się zmieniał i sukces polega na tym, że wydaje mi się, nam się zawsze chciało. Myśmy wyszli, słuchajcie, z tego autobusu, wszystkie zaryczane tu na tym zdjęciu, tu widzicie, wszystkie czerwone, wszystkie daszki poubierałyśmy, żeby później nie było widać. Mistrz Polski. To jest Teresa. Tak? No, tutaj. To jest Teresa. Wyście startowała w takiej dresie? No. Wygląda to był o te dresy, no, tak, kupione z dnia na dzień były kupione, nie? Tak. Które, te niebieskie. Jak smerfy wyglądałyśmy. Gosia. Gosia. Szkoda, że już jej nie ma. Sześć lat temu zdarzył się wypadek i jak wracałyśmy ze szkoły z siostrą i koleżanką, i siostra, koleżanka zginęły. Był to cios dla naszej drużyny, dla naszej jednostki i dla całej naszej miejscowości. Zginęła Małgosia, kierowca tego pojazdu, zginęła Patrycja, pasażerka, która siedziała obok, koleżanki z jednej klasy, z tyłu siedziała siostra jeszcze Małgosi, Brygida. Miałam połamaną nogę, kość udową i 2 tygodnie spędziłam w szpitalu, 2 lata rehabilitacja. W
trudno było się zebrać później, ale zrobiłyśmy to dla nich i dla nich zdecydowałyśmy się, że wystartujemy kilka lat temu w zawodach wojewódzkich, bo nawet rozważałyśmy taką opcję, żeby praktycznie w nich nie wystartować. Lekarze mówili, że już nie będę biegać, ale ja postawiłam na swoje. Ciężką rehabilitacją i wysiłkiem udało się, mogę biegać i spełniać swoje marzenia. Wszystko po kolei. Najpierw praca, potem dom, potem przygotowania do tych zawodów, które miały miejsce i tak codziennie. Wcześniej rano wstaję, przed godziną 5:00. Jestem pracownikiem biurowym, a poza tym jestem koordynatorem działu serwisu odzieży roboczej, czyli kontroluję, czy wszystkie firmy są wyprane, wyprasowane. Zgadzało się z kartą? Zgadzało się. Po pracy szybko jadę po dziecko, żeby być z nim w domu i zająć się obowiązkami domowymi, czyli gotowanie, sprzątanie i żeby jeszcze poświęcić ten czas dziecku. Po tym wszystkim jeszcze znajdzie się czas na to, żeby właśnie poświęcić czas straży. W straży jestem od jakichś 6 lat. Moja mama biegała w straży, więc chcąc, nie chcąc też biegam w straży, ale podoba mi się to. Jakby mi się nie podobało, to bym tego po prostu nie robiła. No, cześć, no słuchaj, ja nie dam rady dzisiaj wyjść wieczorem, bo mam jutro i kolokwium, i zajęcia, jeszcze do pracy muszę iść wieczorem. No także innym razem się spotkamy, okej? Studiuję na Uniwersytecie Opolskim, jestem na drugim roku pedagogiki resocjalizacyjnej. Oprócz tego pracuję w sklepie z ubraniami, no i jeszcze oprócz tego w wolnym czasie dojeżdżam na treningi. Pilnuję tego, żeby nigdzie się nie spóźniać, żeby mieć wszystko poukładane, wszędzie być na czas. Jakoś sobie radzę. Pracuję w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na etacie na jako pracownik cywilny. Pracuję w Wydziale Kwatermistrzowskim i praktycznie po pracy, oprócz czasu, który trzeba wygospodarować dla rodziny, dla męża, jest ten czas, który się chce poświęcić właśnie dla tej straży, która jest moją pasją. Cześć kochanie, zostawiam Ci obiad na piekarniku. Ja muszę jechać na trening. Sobie odgrzejesz później rybkę. Rybka też sobie odgrzejesz. Kocham Cię bardzo, pa! Po każdym jakby treningu umawiamy się zaraz na następny trening i często bywa tak, dobra, to kiedy trening? No jutro, o której? O 18:00. Ale mnie nie będzie. No dobra, no to jak nie jutro, no to kiedy? No to środa. Ale mnie nie będzie. Ale wiecie co, ja się postaram. Ja przesunę coś o pół godziny i postaram się przyjechać, to zrobimy trening. Więc tak to się odbywa. No często właśnie jest to kompromis. Ty możesz sobie łyżeczką nabrać. Źle. W momencie, kiedy ja biorę wózek i idę naokoło wsi na spacerek z dzieckiem, za każdym razem jest tak, że jak przechodzimy koło straży, to ten mały Oliwerek roczny wyrywa się z tego wózka i krzyczy, jak widzi tą straż. To samo Wiolcia. Ja startuję już 5 lat w tych zawodach i za każdym razem, jak robiłam te swoje dyscypliny, jak biegłam na swoich odcinkach, to moja córka, nie wiem, 2-letnia, 3-letnia, 4-letnia, 5-letnia, teraz już ma 6-latek, za każdym razem, co roku mnie naśladuje, też chce, mamo, pokaż mi, a jak mam zrobić to, a jak mam zrobić tamto. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie. Słodkości, za spalone kalorie w czasie treningów, zawodów. Dla Was dziewczyny, smacznego. Wy mogcie czekać na sygnał, na słuchiwa. Brigida, nie gołdę jak stoisz na starcie. Gotów! Są sukcesy tylko nas, tak? To są sukcesy zawodnicze, które startowały też w poprzednich latach. I tych dziewcząt można by naprawdę wymienić mnóstwo. I u nas to tak jakoś się kręci. Z
straży już służę 65 lat. No a od 74 roku drużyna kobieca, która zajęła w ten czas pierwsze miejsce na zawodach w Otmicach i dziewczyny wygrały ten samochód Żuk. Ten Żuk to był przełom. Przed Żukiem, żeby wyjechać gdzieś do akcji, była tylko przyczepka, na której była pompa. I dodatkowo na tej przyczepce było takie zwijadło, które mieściło 200 metrów węża pożarniczego. I to de facto było wszystko. Przyjechał fotograf, robił nam zdjęcia i wywiad. No i będzie to w gazetce. Każda dziewczyna dostała taki prezencie, bo to było na Dzień Kobiet. I tu jestem na zdjęciu. Tu. A to jest pani? Tak. Byłam pomocnikiem drugiej roty. Alarm był włączony, że syrena wyła. Z tego Żuka też był włączony alarm na Żuku. Jechaliśmy światłami. Dziewczyny powłaziły na tego Żuka, siedziały i tak do Żelaznej wjechaliśmy z pucharem w ręku. Ta radość. Ci ludzie nas witali. To było tak piękne, że aż się płakać chce teraz, jak się wspomina, nie? Są to takie emocje, że ja mam wrażenie, moja drużyna na pewno też, że bierzemy udział w jakichś tam mistrzostwach świata, w jakiejś olimpiadzie i na poważnych zawodach jest takie przeżycie. Na Mistrzostwa Polski przygotowywałyśmy się od lutego. Na początku same treningi biegowe, wiadomo, kondycyjne. No i tak od połowy czerwca już 3 razy w tygodniu. Trenowałyśmy i na boisku, i sztafetę, i właśnie bojówkę. Zazwyczaj przychodzimy 15 minut wcześniej, żeby się rozgrzać. No jest wesoło, bo sobie właśnie plotkujemy z dziewczynami. I to też jest takie fajne, bo tak zżyłyśmy się ze sobą. Ale kiedy Bernard mówi, dziewczyny na start, to paznokcie już się nie liczą. To już wtedy każda wąż, prądownica, to mam, to nie mam. Kosz, klucze, rozdzielacz, czy wszystko stoi. I wtedy nieważne. Złamał się paznokieć, trudno, zrobi się nowy. Gaz, 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 tempo, gaz! Jest pan dumny ze swoich dziewczyn? Tego się nie da opisać. No, na pewno jestem bardzo dumny. Niesamowita na pewno drużyna. Ciężko mi w tej chwili mówić. Widzi pan, ja sama się wzruszam, bo gdyby nie on, to nie byłoby tych sukcesów, nie byłoby tego potrójnego wicemistrzostwa Polski. Wyniki mamy lepsze niż faceci. Ja podejrzewam, że gdyby oni się też tak często spotykali jak my na tych treningach wszystkich i tak ostro trenowali jak my, no bez dwóch zdań też bylibyśmy mistrzami.